Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowień regulaminu Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będę przestrzegał ściśle. Polecenia naczelnika, zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. Działalność GOPR-u, której lapidarny skrót określa przyrzeczenie, skupia się w 7 grupach: tatrzańskiej, bieszczadzkiej, karkonoskiej, krynickiej, podhalańskiej i wałbrzysko-kłodzkiej. Jeśli chodzi o rejon działania grupy... Mówi naczelnik grupy podhalańskiej GOPR Władysław Mlekodaj. Działa ona w górach o przeciętnej wysokości rzędu 1000 metrów. Jeśli chodzi o specyfikę wypadków narciarskich, zimowych, że się tak wyrażę, na terenie grupy podhalańskiej, to jest to dość obszerna gama. Mianowicie jednym z pierwszych, co zauważamy, jest niedocenianie gór w ogóle. To nie chodzi, że to są góry stosunkowo niskiego rzędu, ale kwestia aklimatyzacji dla mieszkańca przykładowo Warszawy czy Gdańska jest jednak sprawą dla udającego się w góry sprawą zasadniczą. Bo często spotykamy się z takimi przypadkami, że po nocnej jaździe pociągiem z Gdańska turysta przybywa przykładowo do Rabki czy do Nowego Targu, ładuje plecak na plecy, narty i udaje się od razu w drogę na przykładowo na Turbacz. Warunki na dość długiej trasie podejścia, chociażby do schroniska na Turbaczu, są bardzo często zmienne. Często się zmieniają. Dzisiaj zaczynamy marsz przy bardzo ładnej pogodzie, za 2 godziny. Sprawa charakterystyczna dla wszystkich gór. Pogoda się załamuje, obfity opad śniegu, wiatr, obniżenie temperatury, widoczność maleje do zera, śniegu coraz więcej. No i później następuje zagrożenie bezpośrednie dla turysty. Brak siły, brak orientacji w terenie, brak decyzji, często na odwrót. To są właśnie te sprawy, które najwięcej...